koniec z kolejkami magistrat wprowadzi e-usługi dla mieszkańców Radomia. Duże taneczne sukcesy radomskiej szkoły Rockstep na ostatnich Mistrzostwach Polski. Radomiak przygotowuje się do kolejnego meczu, tym razem z Polonią Bytom. To jest wydanie dziennika W czwartek. Krzysztof Czaban, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Znamy oferentów, którzy są zainteresowani wdrożeniem systemu tzw. e-usług dla mieszkańców. Teraz poznaliśmy firmy i ich oferty, a za kilka miesięcy będziemy mogli korzystać z nie lada udogodnień. Wiele spraw urzędowych będzie bowiem można załatwić przez internet, a to oznacza skrócenie kolejek i sprawniejsze funkcjonowanie samego magistratu. W sumie podczas postępowania przetargowego wpłynęło 5 ofert. Cieszymy się, że jest duże zainteresowanie, bo daje nam to szansę wyboru. Najtańszą ofertę złożyły firmy, konsorcjum firm z Poznania i Warszawy. Badamy teraz zgodność tych ofert pod względem formalnym. Jeżeli będą spełniać wszystkie wymogi, to będziemy chcieli przynajmniej do końca tego miesiąca rozstrzygnąć przetarg. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 2 miliónów 890 tysięcy złotych. Szacunkowa wartość całego zadania to około 3 milionów 900 tysięcy złotych. Magistrat na wprowadzenie e-usług pozyskał pieniądze z Unii Europejskiej. E-usługi mają przede wszystkim pomóc mieszkańcom w bieżących kontaktach z urzędem. Chcemy stworzyć wirtualne biuro obsługi mieszkańca, gdzie będzie można składać każde podanie, ale przy okazji, co jest bardzo istotne, chcemy wprowadzić system, gdzie mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na swoim koncie, jakie należności ma wobec gminy. Mówimy tutaj o tych opłatach lokalnych, czyli podatek od nieruchomości, podatek transportowy, podatek leśny, czy opłaty za odbiór nieczystości, użytkowanie wieczyste. Co ważne, po zalogowaniu się będzie można od razu uregulować konkretne płatności. E-usługi pozwolą również na stworzenie tak zwanego systemu kolejkowego. Poprzez biuro obsługi mieszkańca będziemy mogli do każdej osoby w urzędzie umówić się tam, gdzie jest oczywiście obsługa klienta na konkretny dzień, godzinę w celu załatwienia sprawy. I ostatni pakiet to jest 4 domy kultury, które będą również na tym portalu wystawiać swoje usługi, w sensie takim, żebyśmy mogli wybrać na przykład jakieś zajęcia, które nas interesują, z tańca, z muzyki, zapisać się. To jest takie szerokie zadanie. Sama umowa na wprowadzenie e-usług ma zostać podpisana na początku maja. Podczas ostatniej wizyty w Radomiu minister infrastruktury i budownictwa poinformował o rozpoczęciu prac związanych z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do przebudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od Ciepielowa do Lipska. Szacowany koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych. W sprawie przebudowy drogi krajowej nr 79 przygotowano już tak zwany program inwestycji. Zakłada on rozpoczęcie pozyskiwania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich prac, w tym decyzji środowiskowej. W zakres inwestycji wchodzi poszerzenie drogi, wzmocnienie nawierzchni, budowa ciągów pieszych, przebudowa skrzyżowań, budowa zatok autobusowych, miejsca ważenia pojazdów, bo to też jest ważne, no i wzmocnienie generalnie nośności tej drogi. To jest jeden z elementów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O przebudowę drogi na odcinku Ciepielów-Lipsko zabiegali sami mieszkańcy. Dzisiaj bezpieczeństwo na drodze to taki sam argument jak przejezdność tej drogi. Jeszcze do niedawna zwracaliśmy uwagę na to, żeby można było normalnie, znaczy sposób jakiś cywilizowany przemieścić się drogą. Dzisiaj mówimy o tym, że warunki bezpieczeństwa na drodze są tak samo ważne jak przejezdność tą drogą i stąd też ta determinacja mieszkańców, stąd też ta determinacja polityków, stąd też ta determinacja samorządowców, posłów, aby realizować tego typu przedsięwzięcia. Wartość całej inwestycji to 34 miliony złotych. Prace mają zakończyć się na przełomie 2020 i 2021 roku. Mistrzowie i wicemistrzowie tańca są z Radomia. Wychowankowie szkoły tańca Rockstep mogą pochwalić się ogromnym sukcesem. Długie treningi okupione ciężką pracą opłaciły się w postaci hip-hopowych tytułów mistrzów, wicemistrzów oraz drugich wicemistrzów Polski na zawodach w Wałbrzychu.
To popis najlepszego tancerza w kategorii solo senior na ostatnich Mistrzostwach Polski w hip-hopie. Ale to nie jedyny sukces radomskiej szkoły tańca Rockstep podczas kwietniowych zawodów w Wałbrzychu, z których młodzi radomianie przywieźli worek medali. Na tych mistrzostwach nasi zawodnicy naprawdę pokazali świetną klasę, byliśmy bardzo szczęśliwi. Przywieźliśmy jeden tytuł mistrza Polski, przywieźliśmy jeden tytuł wicemistrzów Polski, przywieźliśmy trzy tytuły drugiej wicemistrzów Polski, a więc ten rok był dla nas ogromnym sukcesem. Zawody w Wałbrzychu były równocześnie przepustką na taneczne Mistrzostwa Europy oraz świata. Dlatego rywalizacja podczas Mistrzostw Polski była bardzo zacięta. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski, przyjeżdżają to najlepsze grupy z Polski. Jest to, tak jak powiedzieliśmy, wspomnieliśmy eliminację do Mistrzostw Europy i świata, więc te grupy są na ogromnym, wysokim poziomie, a więc jest to dla nas jeszcze ogromna radość, tym bardziej, że nasi tancerze są na poziomie tak naprawdę najwyższym i wierzymy, że na Mistrzostwach Europy i świata pokażą tak samo klasę, ze względu na to, że mówię, ściągamy już do siebie świetnych trenerów, super szkoleniowców, przyjeżdżają, uczą, a więc ten poziom tańca u nas w Radomiu, w naszej szkole też rośnie. Takich sukcesów nie byłoby, gdyby nie ciężka praca trenerów, ale przede wszystkim młodych tancerzy. Trenowaliśmy cały rok, tak, od września, aż do mistrzostw, cały sezon. No i razem z mini formacją też zdobyliśmy sukces, trzecie miejsce. No więc ciężka praca naprawdę popłaca. Trenujemy po to, żeby coś osiągnąć. No i oczywiście każdy ma swoje marzenia i jakieś plany. A plany na przyszłość młodzi tancerze mają bardzo ambitne. Bardzo byśmy chcieli w różnych eventach, teledyskach brać udziały, ale zobaczymy, na razie jesteśmy jeszcze młodzi, no i mamy czas. W tym momencie to już będzie bardziej pasja, bo chcielibyśmy, żeby to powoli stawało się całym naszym życiem, żeby to stawało się w przyszłości naszą pracą też, a nie tylko jakby hobby, czymś, co teraz robimy aktualnie, przychodzimy na zajęcia, tylko żeby to już było cały czas wokół nas. Na Mistrzostwach Polski w Wałbrzychu wystartowało w sumie 48 podopiecznych radomskiej szkoły tańca Rockstep. Kwalifikację na Mistrzostwa Europy i Świata wywalczyło 26 radomskich tancerzy. W sobotę kolejny ligowy pojedynek rozegra Radomiak Radom. Ekipa Roberta Podolińskiego zmierzy się na wyjeździe z ostatnią drużyną w tabeli drugiej ligi, Polonią Bytom. Dla 41-letniego szkoleniowca będzie to debiut na ławce Teneskiej Zielonych. Posadę objął we wtorek i do sobotniego meczu zdążył przeprowadzić tylko kilka jednostek treningowych. Mimo to jest zadowolony z pracy wykonanej przez zawodników na ostatnich zajęciach. To jest zespół, który jest przygotowany, myślę, do następnego meczu ligowego i nie widziałem, żeby Radomiak miał jakikolwiek problem z motywacją do tej pory, bo chyba żadnemu z tych piłkarzy można odmówić jakieś braki. Wiadomo, to jest trzeci poziom rozgrywkowy, nie wymagajmy, że to był Leo Messi z kolegami, więc ja uważam natomiast, że chęci piłkarzom Radomiaka do tej pory w żadnej z kolejek nie można było odmówić. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, a dołożymy do tego troszkę skuteczności. Sobotni rywal Polonia Bytom plasuje się na ostatnim 18 miejscu w ligowej tabeli. W dotychczas rozegranych spotkaniach zespół wywalczył 19 punktów, ale trzeba pamiętać o tym, że Polonia została ukarana odjęciem aż 8 punktów za niespełnienie wymogów licencyjnych. Gdyby nie ten fakt, to ekipa Andrzeja Orzeszka byłaby poza strefą spadkową. Z szacunkiem o rywalu wypowiada się trener Podoliński. Bardzo doświadczony, szczególnie jeśli chodzi o całą budowę środka pola, nie tylko linia obrony, ale i trójka środkowych pomocników, plus ciekawy napastnik, ciekawe 9. Natomiast na pewno cała siła Bytomia to jest doświadczenie, wyrachowanie, bardzo cwany zespół i niezły piłkarsko. Polonia mimo zajmowanego miejsca w tabeli wiosną prezentuje się bardzo dobrze. Pokonała m.in. GKS Bełchatów, Gryf Wejherowo czy ROW 1964 Rybnik. I to właśnie na ostatnią dyspozycję, a nie miejsce w tabeli patrzy szkoleniowiec ekipy ze Struga. Analizujemy przeciwnika nie tylko na podstawie rundy, czyli miejsca w tabeli, tak jak pan mówi, tylko dla mnie istotne są na przykład 3 ostatnie spotkania. Czy ostatni czas Bytomia po przerwie rozgrywkowej, i to jest zespół, który bardzo solidnie punktuje, więc ja w ogóle zabraniam patrzeć w tabelę. Skupiajmy się tylko na następnym meczu, skupiajmy się na Polonii Bytom, na tym, w jakiej jest akurat formie, a nie na tym, które miejsce w tabeli zajmuje. Mecz Polonia Bytom na Domiak Radom zostanie rozegrany w sobotę o godzinie 19 na stadionie w Bytomiu. Retransmisję tego spotkania będą mogli Państwo obejrzeć na www.zebra.tv oraz na kanale 828 sieci kablowej Wectra.
Mam jeszcze dla Państwa zaproszenie na nowy cykl programów, które będą Państwo mogli śledzić na naszej antenie. Mowa o metamorfozach olsztyniaków. W programie produkowanym przez olsztyńską RTV dwoje uczestników przejdzie całkowitą przemianę, począwszy od wizerunku, sylwetki, poprzez dietę i wiele, wiele innych czynników, które sprawią, że program odmieni życie dwojga śmiałków. Pierwsza uczestniczka naszego castingu, pani Edyta. Pani Edyto, dlaczego zdecydowała się pani zgłosić do naszego programu? No myślę, że jak każda kobieta po zimie chciałaby troszeczkę zrzucić tych kilogramów i trochę doprowadzić swoje ciało do tego, żeby uzyskać figurę, z której będzie zadowolona. Jest pani gotowa na spotkanie z jurorami? No oczywiście, że tak. Niestety doświadczenia ze sportem, przyznam się szczerze, że nie mam. No nie jestem typem sportowca, natomiast jestem osobą bardzo upartą i jeżeli postawię sobie cel, to dążę do tego. Jest i nasz kolejny uczestnik, pan Paweł. Panie Pawle, jak się pan czuje i dlaczego pan chce wziąć udział w naszym programie? Pierwsza sprawa, żona mi zapisała. Co się panu w sobie nie podoba? Co, tu za dużo? Znaczy to tylko, tak, proszę, tak. Dobre. Dobre. Na krzyżyku, tak? Proszę się przedstawić i nam troszeczkę o sobie opowiedzieć. No właśnie, kto przejdzie całkowitą przemianę? O tym zdecyduje jury casting, o tym będzie mowa w pierwszym odcinku, także proszę śledzić program na naszej antenie w każdy czwartek około 18.25. Polecam oczywiście, polecam także sport i prognozę pogody tuż po dzienniku. W imieniu zespołu, który program przygotował, dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Niepowtarzalna atmosfera, stylowe wnętrza i pyszne dania serwowane w naszej restauracji. Restauracja La Spezia. Przyjdź i przekonaj się sam. Radom, ulica Sandomierska 1. Zadzwoń 691 952 722 i zamów jedzenie z dowozem do domu i firmy. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy poseł na Sejm RP Anna Kwiecień wraz z pracownikami. Ciepłych, pełnych nadziei świąt Wielkiej Nocy życzą Wodociągi Miejskie, dostawca zdrowej wody. Zdrowych i pogodnych świąt, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół życzą prezes zarządu oraz pracownicy spółki Rewitalizacja. RCS Cerrad Czarni Radom pokonali Lotos Trefl Gdańsk 3-0 w pierwszym meczu drugiej rundy fazy play-off Młodej Ligi. Zespół z Radomia przez całe spotkanie dominował, popełnił mniej błędów własnych i zasłużenie wygrał ten pojedynek. W ekipie Andrzeja Sitkowskiego zagrało kilku zawodników z pierwszego zespołu, m.in. Tomasz Fornal, Bartłomiej Bołądź czy Michał Kędzierski. Rewanż zostanie rozegrany w środę 19 kwietnia w Radomiu. Duże osiągnięcie Filipa Zegzuły. Zawodnik UTH Rosy Radom został wybrany MVP sezonu zasadniczego pierwszej ligi, a także trafił do najlepszej piątki całego sezonu. Nagroda MVP jest tym cenniejsza, że po raz pierwszy trafiła do zawodnika, którego zespół nie zakwalifikował się do fazy play-off. Filipowi gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w zawodowej karierze. W piątek kolejny mecz w ramach Campeon.pl Ligi Okręgowej rozegrają piłkarze Zamójnie Radom. Ekipa Roberta Rogali zmierzy się na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek Powiślanką Lipsko. Beniaminek Okręgówki będzie chciał zrehabilitować się za ostatnią wysoką porażkę 0-5 z Jodłą Jedlinia Letnisko. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, bo team z Lipska wygrał wszystkie wiosenne spotkania. Jeśli nadal chce walczyć o awans do czwartej ligi, to piątkowe starcie musi wygrać. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16.00. We'll be right back.
w Radomiu pochmurno i deszczowo. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 10 stopni. W sobotę duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry wskażą 14 stopni. W niedzielę wielkanocną przewaga chmur, choć niewykluczone, że na chwilę wyjdzie słońce. Spodziewane są także słabe opady deszczu.